Już od najmłodszych lat Michałka fascynował mocno tylko jeden serial, a w nim bohater tamtych lat nieustraszony Michael Knight. Nie Tarzan, Robin Hood czy Janosik, on nich wręcz nie znosił i nikt nie dowierzał, gdy mały Michał sypał cytatami z Knight Ridera, gdy wszyscy w podstawówce przebierali się za Supermana. On w skórze i rozpiętej koszuli biegał, nosił okulary ojca, a na głowie bój na loku szopa. Nieustraszony Michał Gajk, mieszkaniec podłódzkiego Konstantynowa Gajk. Jak bohaterski Knight od zawsze chciał pomagać, chciał pomagać. Nieustraszony Michał Gajk, mieszkaniec podłódzkiego Konstantynowa Gajk. Jak bohaterski Knight od zawsze chciał pomagać, chciał pomagać. Teraz gdy Michał podrósł i już ma dom syna, zasadził drzewo, postanowił naprawdę pomagać ludziom. Zbudował sobie ka identycznego do tego, którym jeździł Michael Knight. I razem z kolegą postanowił założyć organizację na tira. Z wyposażeniem uzbierali przez wakacje, sprzedając słoiki, zakrętki, kołowrotki, dowędki, ogórki kiszone z beczki, skórzane teczki i świeczki. Nieustraszony Michał Gajk, mieszkaniec podłódzkiego Konstantynowa Gajk. Jak bohaterski Knight od zawsze chciał pomagać, chciał pomagać. Nieustraszony Michał Gajk, mieszkaniec podłódzkiego Konstantynowa Gajk. Jak bohaterski Knight od zawsze chciał pomagać, chciał pomagać. Michał jeździł po Polsce i pomagał ludziom, nie biorąc w zamian nic, taki jak Knight chciał być. Ale nie, że kalkulował, że w Polsce prawo jest inne niż w filmie i trochę posiedzi za pobicie. Nieustraszony Michał Gajk, mieszkaniec podłódzkiego Konstantynowa Gajk. Jak bohaterski Knight od zawsze chciał pomagać, chciał pomagać. Nieustraszony Michał Gajk, mieszkaniec podłódzkiego Konstantynowa Gajk. Jak bohaterski Knight od zawsze chciał pomagać, chciał pomagać. Nieustraszony Michał Gajk, mieszkaniec podłódzkiego Konstantynowa Gajk. Jak bohaterski Knight od zawsze chciał pomagać, chciał pomagać.